Cześć, witam was w kolejnym odcinku z serii Monster Legends. Dzisiaj sobie pogramy w tryb multiplayer. Też w tym odcinku nagram jeszcze Rank Up Dungeon, bo jeszcze chyba tego nie nagrywałem na odcinku. No i myślę, że następny odcinek to będzie FIFA Mobile. Lub coś innego, ale raczej FIFA Mobile, bo jeszcze mam parę meczów do rozegrania. I tutaj mamy team z Voltajkiem, tym nowszym Voltajkiem, i no i może być problem z evasion, ale dobra, zobaczmy. Zobaczmy, co przeciwnik najpierw zrobi. Aha, no i tak jak myślałem, od razu evasion. To ja po prostu chyba to samo zrobię, bo on tutaj Chompera może posiadać, czyli usuwanie pozytywnych efektów. I mi się niestety nie wylosowało nic sensownego, no ale dobra. Samo evasion na razie. Chociaż może Voltaic triggeruje bonusową turę, ale chyba w tym wypadku nic nie da. Dark Shocks. No i tak jest. Triggeruje bonusową turę, ale mi to nic nie daje niestety. No to skipujemy turę po prostu. No, znowu bonusowa tura. Nadal niestety nic nie mogę zrobić. Znowu zero damage'a. W jakąś pętlę czasu normalnie wpadłem. To trochę to przyspieszę. Serio znowu? Co tu się dzieje? Ciągle jest antycypacja i nie może przejść dalej. What? To jest w ogóle możliwe? 9000 speeda? O nie. No to chyba jakiegoś glitcha znalazłem i chyba tej bitwy w ogóle nie da się wygrać. No cały czas dostaję bonusową turę i nic nie mogę zrobić. Próbuję atakować. Zero damage'a. Z obydwu stron. O boy. No to trudno, to muszę jednak poddać, chociaż dziwny naprawdę glitch. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego może wystąpić w tej grze. Chciałem sobie poczekać, aż Megaton będzie miał turę. No i będzie teraz trudniej zrobić ten challenge z 5 winami, ale. No ale dobra. No i tutaj już nie ma żadnego chamskiego evasion. No i co? Boost do damage'a. On ma dość sporo tego ataku, ale raczej przez evasion się nie przebije. Więc zobaczmy, co możemy zrobić. Całkiem niezła ilość damage'a. No, już jeden odpadł. To był kill drill. Graced pouch. Żeby sobie użyć evasion i podwójne życie zrobić. Jakiś waters. Stream czy coś tam. Za wiele to nic nie robi. No i teraz tank mojego przeciwnika. Nawet nie pamiętam, jak on się nazywa. No i używa jakichś shieldów. Ja tutaj chyba sobie zboostuję atak po prostu. Bo mogę się nadal przedostać przez te shieldy, tak jest. W następnej turze już mam atak arenowy, czyli na paru przeciwników, nie na tylko jednego. O, esencję miał. Nieładnie. Odzyskuję staminę. No i co? Chyba znowu powtórzę evasion. Albo dobra, wylosuję jeszcze sobie coś. Immunitka do tortur. Heat suppression. Divine energy. Showdown at El Casa El Diablo. No i pokonani. Nie wiem, czemu w tej grze uwielbiam używać specjalnych ataków, nawet jeśli są nieskuteczne. Pewnie ze względu na animację i na ilość umiejętności. No, o, a tutaj darmowy win jest. Za wiele tutaj do komentowania nie było.
Przechodzimy od razu do następnej bitwy. Luis Olarte i to jest jego team. No takie runy ma takie średnie, ale co? Jaki jest sens używania runek piątek, gdy ma się... No, a w sumie to jest ten, niższa liga, to nic dziwnego. Że takie rozwiązania są. I on chyba miał opera, czyli może pozytywne efekty usuwać. Mirror Damage. No i od razu Damage Boost lecimy. No i niestety usunął mi pozytywne efekty. Ja tutaj... Mam jeszcze jedną turę na Mega Taunt. Żeby mój, w sensie, tank użył skilla na powrót do ochrony całego teamu. To Wall of Flash. Reverse Healing. Ała. To akurat niedobrze, bo to jest kontra na mój team. Co tu zrobić? On chyba ma... A nie ma. Ja myślałem, że jeszcze miał skilla na połowę damage'a, ale... Chyba dam sobie z tym radę? Guard down hater. Shit, nie jest zbyt dobrze. To deadly situation. No i zobaczmy, jeszcze mam ten mega taunt. Chyba myślę, że oczyszczę go z negatywnych efektów. I dostaję positive effect protection. I tutaj jeszcze raz. Moja ochrona. No i teraz mogę sobie użyć leczenia. Tak mi się zdaje. To czemu nie? Locket. No chyba i tak go pokona teraz. Chyba mogę skilla na evasion po prostu użyć. Jeszcze ma tego mega taunta ile? No, come on. Może coś evasion mi teraz... Shit, ja nawet nie mam evasion teraz. Stormy Day. Ajajaj, to nie jest zbyt dobrze. No dobra, to losuje efekty. Immunitka do tortur. Ile on ma ataku? 41 tysięcy. No pewnie jeszcze ma esencję. O Jezus Maria, co za gnojek. What the hell was that? No dobra, spróbujmy to wygrać po prostu. No Stormy Day. To ja używam evasion. I Deadly Situation już powinien go dobić normalnie. Okej. Okay. Myślę, że już były co najmniej 3 winy. Więc teraz sobie przejdźmy do Rank Up Dungeonu. Czemu nie? W sumie też chciałem w tym odcinku nagrać sobie Team Wars, ale akurat już się skończyło, jak włączyłem nagrywanie, więc... No tak czasami bywa. No i tutaj lecimy z takim oto teamem. Tylko wymienię tego banana na Lucky Clinta. No i będę po prostu to dalej przechodzić. Okej, zaczynamy. Tutaj myślę, że klasycznie sobie atak zboostuje. Co? No to nie miało być Ancon Anguish, no ale... zawsze trzeba evasion stawiać na Mega Taunt, wtedy minimalna szansa, że coś przeciwnik zrobi. I chciałem sobie ten losowy skill zostawić na później, no ale już ciul. Tutaj jest jeszcze Taunter, bota. No i co to najlepiej zrobić? Glazed Pouch. No i najlepiej było chyba po prostu przeczekać tego tury, aż mu się shield skończy. Bo on chyba usuwania staminy nie ma. Więc okej, tym lepiej dla mnie. Tutaj skipnijmy parę tur. Raczej na przyspieszaczu zrobię sobie tę bitwę. Divine Energy.
No i tak jest, zrobił wreszcie ten recharge. No i ja go teraz po prostu dobiję sobie. A ile jeszcze mam użyć? Aiden Shiva 75 tysięcy jedno użycie. No to powinno wystarczyć. No i tutaj mój przeciwnik ma parę shieldów. Trochę mu oddam tur, ale to nie powinno za wiele mu dać. Bo to jest taki mocno defensywny team, muszę przyznać. No i chyba użyję tego Cyclona, bo nie ma chyba sensu go później używać. Graced Pounce. I on ma pewnie znowu ten Damage Protection? Nie, nie ma. Nie tym razem. Wylosuje pozytywny efekt. I on ma tej antycypacji, come on. No i chyba ma jednak tę ochronę, mam wrażenie. Dobra, w każdym razie Deadly Situation. Jeszcze raz Damage Boost. Evasioness chyba nie użyję. Już oni mają jeszcze Nebulin's Trap, ale chyba to działa na 50% życia. Jeszcze Damage Protection, come on. Ile można? No to... Zresztą nie on dał Damage Protection, tylko temu drugiemu teammate'owi. No i tutaj Recharge. Bo to już i tak było koniec bitwy. Jeszcze tak ze 4 poziomy myślę, że przejdę. Żeby sobie uzupełnić ilość tych istotnych resourców. Tutaj Damage Mirror się wylosował. No i co? Chyba po prostu Evasion użyję. Przecież on... Nie, no dobra, Agon Cycle. Zmiana planów. Gdzieś i tak staminę tracę. O, tutaj Nightmarsy. Teraz się za wiele nie zrobią. Teraz chyba ich mogę nawet pokonać sobie. Powinno wystarczyć. Tak jest. No i jeszcze raz losujemy. Tutaj Evasion już jest ustawione, więc nic nie będę zmieniać. Deadly Situation, Child of Hope. Jeszcze Hayden Shiva, mam jedno życie. Więc po prostu Bolt Action Hand. Mega Taunt już pokonany. Dejza mi żadnego nie zadasz. Ty stary Mythicalu. Co, Richard znowu? No i chyba sobie pozytywny efekt wylosuję do Charia. Evasion. I chyba znowu staminę stracę, mi się zdaje. Chociaż tutaj... Tak, on ma pułapki staminowe tak zwane. No ale to on już i tak chyba powinien być pokonany później. Więc recharge. Oj, trochę HP zeszło. To nie wiem, czy sobie nie podleczyć? Ja nie mam reverse healinga czasem, nie mam. No to dobra, jeszcze raz mega taunt po prostu. Light of Hope. Jeszcze trzecia tura jest. No to sobie wyrosujmy pozytywne efekty do Charia, bardzo dobrze. No już dobra, niech mi te staminę zabiorą, bo to już i tak nie ma zbytnio znaczenia. Stay in place. Muszę znowu recharge użyć niestety. Przecież naprawdę niewiele ma ten Megataunt. Coś tutaj z turami chyba porąbałem.
No dobra, double damage. Evasion? Nie, na końcu lepiej to użyję. Raised Pounce. Nawet Child of Hope wystarczy. It makes you stronger? A nie będzie. No ja już i tak staminę tracę, no. To jest niepoważne czasami, no. Nie powinni usuwać staminy, aż tak mam HP, no szkaman. Oj, to jest dość denerwujący poziom, pamiętam. Też jestem szybszy, to jest ciekawe. No to bym mógł sobie jakiś pozytywny efekt wylosować, na przykład Protect, a nie, to Trite. Średnio akurat przydatne. Pure Infusion. No i zwykły Evasion, tak myślę. No i niestety i tak mi musi usunąć to. Więc niedobrze. Tutaj Cyclone. Nie dostaję żadnego damage'a, ale już znowu muszę mieć staminę wyzerowaną. Co ty mi atakujesz atakera, co? Co się fokusujesz? Nie mam staminy nawet na ten skill, serio? Kurde, niedobrze. Po prostu recharge zrobię. No dobra, jeszcze raz skipuję. No i teraz będę próbował chyba Megatownta wezwać. Też mogę sobie pozytywny efekt wylosować, dać damage boosta, evasion, wall of flash. No i niestety już nie mam tego evasion, to akurat nie jest zbyt dobrze. Ale nadal w sumie mam sporo HP. No ja zjadę tych stamina trapów, Jezus Maria. To tutaj... Po prostu chyba evasion? Chociaż nie, nie jest zbyt dobry pomysł. To chyba zwykły damage boost się przyda. Pure infusion? Może nawet wystarczyć. Tak jest, wystarczyło. Bolt action hand. Aha, to nie było następnej tury, całe szczęście. I ostatnie dwie bitwy. Może być dość spory odcinek w sumie. Mac Roller, czyli mój ataker, będzie miał co robić. Oj, tutaj pamiętam, że w tym levelu nie warto sobie boostować ataku od razu. Lepiej sobie poczekać na evasion. W ogóle triple damage miałem na supporcie, a to ciekawe. No i tutaj, tak jak mówiłem, po prostu robię recharge, raised punch. I teraz po prostu zboostuję sobie ataki. Evasion chyba posiadam, tak jest. To po prostu recharge. Zobaczymy, co się później stanie. Divine Energy. Chociaż nie wiem, czy Deadly Situation nie byłoby lepsze, no aż trudno. O, specjalny atak dostałem nawet. No i co w tej sytuacji? Po prostu sobie heala użyję. Okej. Okay. I teraz, no właśnie, ten Frutastor, może być z nim problem, bo nie wziąłem Killdrilla. No ale dobra, się pozbędę tego atakera, żeby już nie był co mnie nie denerwował w żaden sposób. No i teraz usuwam ten Dead Countdown. Co by tu teraz zrobić? Chyba to i po prostu stamina oczywiście stracę znowu. Wall of Flash. Bolt Action Hand nie pokonuje go niestety. Dałaby się jeszcze i natura. Jezus Maria, znowu staminy zabiera. Co tu się dzieje dzisiaj?
No, nie mogę dać damage'a niestety tym razem. Jeszcze jedną turę będę miał. Więc raczej jest git. Mega Taunt jeszcze trwa... dwie tury. Ale Graced Pouch już działa. Tyk, damage boost. I Child of Hope dobija. No to przechodzimy na ostatnią bitwę na dzisiaj. A nie, jeszcze w sumie w tym odcinku nie jest wszystko, ale ostatnia bitwa w sensie. I tym razem użyję sobie Kill Drilla. Czy zrobię opening na końcu odcinka, będą całkiem niezłe chesty. Jeśli ktokolwiek zobaczy ten końcową część odcinka. O, tutaj reflektuje atak przeciwnika. No i tutaj jest dość kluczowa kwestia, żebym Evasion tutaj użył na Megatauncie. Bo przeciwnicy mają dość sporo tego ataku, prawie 70 tysięcy. Fury Infusion. I Suppression. Ataki się powtarzają i teraz atakują przeciwnicy. W ogóle ten boost do damage'a. Damage jest piękny, razy 3 i razy 2. To daje dość sporo. No i tak jak mówiłem, nic nie mogą zrobić mojemu Megatauntowi. All in cash. Całkiem nieźle. W ogóle kompletnie inne runy mam na Kill Drillu, bo na tym, a tym poprzednim Lucky Clincie miałem jedną pod Spila, tutaj mam wszystkie pod atak. No i co? Chyba tutaj znowu muszę powtórzyć trik z Evasionem. Zobaczmy, co się wylosuje. Damage increased. O nie, ja miałem skill mirror cały czas. Ale to nic, bo i tak mogę sobie Evasion powtórzyć. Więc sobie zboostujmy atak, ale niestety znowu stracimy staminę. Idź do pracy, dosłownie tłumacząc jego skill. O, ale blisko było, no cholera. No i znowu, na niskim życiu jeszcze mi staminę zabiera. I Resound of Fight też nie wystarcza, serio? Resound? No to... niedobrze. Czy się opłaca damage boosta teraz brać? Szczerze mówiąc, nie wiem. No dobra, niech będzie. Sobie cooldowny trochę przyspieszę. Tutaj wylosujemy pozytywny efekt. Immunitka do kontroli. Recharge. No i niepotrzebnie jednak ten damage boost używałem. Teraz się Mega Taunt kończy, więc Wall of Flash. Damage boost znowu. Tutaj Evasion chyba nie mam, więc Hate Suppression. All in cash. No i to jest koniec. Głównej nagrody raczej nie potrzebuję, bo już i tak mam całkiem niezłe levele. No i dobra, zostawiam was z moim openingiem. No i na razie.